Go. Hej, witajcie drodzy widzowie, Arygo 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na konferencję przedmeczową i oczywiście następny odcinek kariery menedżerskiej Arkadiusza Kotowskiego, Real Madryt, sezon pierwszy, konferencja przedmeczowa przed półfinałem z Liverpoolem w ramach Ligi Mistrzów. Klikamy konferencję. I rozpoczynamy konferencję. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania. Thank you for attending. Okay guys, we're out of time. Sorry if you didn't get to ask a question. We're wrapping up now. Także rozpoczynamy. Pierwszy półfinał. Lecimy. Nie. Przełączaj, no co za... Dobra, zagraj mecz, jest. Konfiguracja, przepraszam bardzo. To ma być to. Zmień strój. Podstawowy wyjazdowy. Chociaż nie. Dajmy trzeci komplet, bo się będą gryźli. Zmień strój. Jeszcze raz. Nie, tutaj zostawmy. Podstawowy. O, trzeci komplet. O, od razu inaczej. I zaraz zobaczymy, czy zostały. No nie, a nie. Już mi się nie podoba ustawienie gry losów. Lato mamy. Może być 21, bo zazwyczaj jest. Wstecz. Teraz graj. Jedna.
nawet. Muszę zrobić zarządzanie zespołem, bo mam sens, żeby nie grał. Bo... Jeszcze chyba z Rodrigo. No, gramy. Kibice czekają z niecierpliwością. Trudno się dziwić, w końcu to pierwsze półfinałowe spotkanie UEFA Champions League. Zapraszamy na Santiago Bernabeu. Nagrywa. Ze słonecznego Estadio Santiago Bernabeu kłaniamy się naszym widzom. Już za chwilę będziemy świadkami meczu, na który wielu czekało. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Real Madrid mierzy się z Liverpoolem. Tak, przed nami wspaniałe starcie, choćby z uwagi na wagę tego spotkania, bo to przecież półfinał UEFA Champions League. Zostały już tylko cztery najlepsze drużyny starego kontynentu. Różnice jakości między półfinalistami są już niewielkie. Każda z tych drużyn dysponuje olbrzymim potencjałem piłkarskim. Pytanie tylko, który z trenerów lepiej wykorzysta rozdane dzisiaj karty?
teraz wyjściową jedenastkę królewskich na to spotkanie. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzut pole karne. Boczny bok pomocy, wrzutka do napastnika, to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Niewielu spodziewało się, że najważniejszą postacią w najnowszej historii Realu zostanie Zinedine Zidane. Choć oczywiście nie można zapominać o Cristiano Ronaldo. Stworzyli wspaniały duet, Tomku. Zidane zdołał nawiązać do najlepszych relacji Vicente del Bosque, pod którego wodzą sam sięgał po triumf w UEFA Champions League. Ale na taką serię chyba nikt tu nie liczył. Spotkanie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść w bocznych obrońców. Oczywiście, no, oczywiście, czego się włączył.
Sandu. Kurwa. Sam duch chce zjechać do nich. Nie pomaga, no. No teraz włączył. No. I rozpoczęli teraz pierwszy mecz półfinału UEFA Champions League. Bardzo dobra interwencja. Wychodzi na pozycję. Poważny błąd w obronie. Uwaga, teraz Vinicius. Nie, jeszcze to i Vinicius. Broni teraz. Będzie groźnie. No oczywiście. Czekajcie, bo mnie coś zdenerwowało. Może to zmieni mnie w nerwia, te precyzyjne wykończenie. Zastosuj sterowanie. Co za dziad. No oczywiście, że włączył. Ma być wyłączone. Pełne. Wszystko muszę pozmienić. Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo piłki nie dało się już wyjąć. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Prowadzi, to rywale muszą teraz atakować.
ale teraz przełącza. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Dobrze, Luka Modrić odbiera teraz piłkę. Marco Verratti przemierza kilometry, to bramkę wala jeszcze trochę. Manewrował rywala, ależ to było ładne. Reaguje bramkarz. Rozegranie ze stałego fragmentu. Salah dośrodkowuje. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny strzał. Zmusił bramkarza do wysiłku. Chouameni. Havertz ma teraz piłkę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Fani domagają się od Havertza strzału. I Havertz. Tak. Spokojnie, Alisson w tej sytuacji. Vinicius przy piłce. Zobaczmy, co zrobi.
Halo! Tak się powinno stopować ataki rywala. Verratti. Z powrotem do Salaka. Cierpią, szukają możliwości przedarcia się do obrony. Próbują wykorzystać ruch, by strzelić, wyrównując bramkę. Czekają na zagranie. Świetnie blokowali. Nic z tej wrzutki nie będzie. Real Madrid dostaje rzut wolny. No jest rzut wolny na nas. Pięknie. Nie będzie rzut rożnego. Zrzut walny. Bo to aktywiście będzie myślenie na lat, no. Nie ma. Cyk. To na co? I na co podaj do... Pyk. Dobrze. Bez pardonu teraz przejmuję piłkę. W takim miejscu mogę atakować. Myślisz, że co? O, Sala, Pani prowadzi piłkę przy nodze. Sala zbiega do środka. A, no na pewno. Okazja, jak marzenie. Nie tam mojej warci. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Nie na moje barwy. Tak się chce zrobić. Wildzin? No to pokażę zaraz, jak się. Teraz piłka. Pyk na Hawerce. Doskonała piłka za plecy obrońców. No w takim wydoku nie myślisz, że trzymał Wirgin. Kibice chcą, by Hawerc strzelał. Hawerc! I znowu gol dla Realu. Chcieli się królewcy, bo dadzą klimat
przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Piłka trafiła do strefy zagrożenia. Mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Do zera. Gramy dalej. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Tak graczy The Reds. Robi się coraz groźniej. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wybija piłkę z linii bramkowej. Na chwilę. No coś kurde, nie. Mecz pewnie wyjaśnia sytuację wybiciem. I mamy gola! Nie, jednak spalony! Jednak spalony! To podniesie na chorągiewka. Słuszna decyzja, choć przewinienie nie było bardzo wyraźne. Cóż, szkoda tej akcji. Pokaż mi koszulkę, bo ja jestem bardzo ciekawy. Zmieniamy. Nie tam jest spalony. Ta bramka nie mogła zostać zaliczona. Spalony był oczywisty. Niemniej warto powiedzieć kilka ciepłych słów pod adresem sędziów. Dobra decyzja.
naprawdę minimalny. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Realizator pokazuje nam teraz analizę gry tego piłkarza. Jasno z niej wynika, że to wyróżniająca się postać dzisiejszego meczu. Jest dzisiaj dużym wyzwaniem dla linii defensywnej drużyny przeciwnej, czego dowodzi strzelony gol. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. Teraz przed końcami. Kibice chcą strzału. Uwaga! Może strzelać! Dziadu! Nie ma gola! Broni Alisson! Za chwilę wznowią z auta. Nie, czemu? Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. O, Sala. Aleksander Arnold.
Kontruje teraz szesnastkę. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśni całą sytuację. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie, może być groźnie. O, przeblokuje to uderzenie. Dobry odbiór po własnej gramki. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę. Piękne podanie, będzie ciekawie. Co teraz zrobi Kai Havertz? Havertz! Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Nie! Silny strzał, zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Liverpool traci posiadanie piłki. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Szansa! Havertz! Jest! No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Zajmijmy się tą Putinrajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu, ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii. Jestem oczarowany. Wznowienie gry. Coraz większa dominacja Realu. Niezagrożony zmierza po zwycięstwo.
że niebawem czeka nas kolejny ciekawy mecz w La Liga Santander. Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad San Sebastian. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to na pewno byłby mocny kandydat. On prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. W tym parku. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu zmienić. Świetny teraz. Nie, jeszcze Vinicius mi wypadnie na... No super, jeszcze mi Vinicius wypada na... gdzieś. Już, że mamy napastników, czyli... Rodrigo. Pas, ale pas. Rodrigo może teraz przenieść do napadu.
Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. Mo Salah. Rusza do przodu, szuka dobrego rozegrania. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Verratti. Niepotrzebna strata piłki. Piłka dla drużyny przeciwnej. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Kibice chcą, by Havertz strzelał. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia trzeci raz. Przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, którym udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję. Aż miło patrz. Mina menedżera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte.
5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Zbyt czytelne było to podanie. Natychmiast wykorzystuje to Toni Kroos. Czyste wejście. Najwięcej tam zbierać pod rewanżem wtedy. Dobra piłka na goście. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zabrakło precyzji. Mogą teraz ten czołować. 5. Jest 2. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing, szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisku wyszła jedna drużyna, a druga na stadionie się nie dotykała. Dziękuję za uwagę. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. No, po takim występie jak dzisiaj do rewanżu, ta ekipa pójdzie jak po swoim. Przeciwna drużyna stanowiła dziś dla nich praktycznie tło i trudno sobie wyobrazić, by z nienacka padł na pomysł, jak im się... Doskonała piłka, zapas obrońców. Dobra. Tyk do góry. We've got some questions for you.
Thank you for answering the questions. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Pamiętajcie. Łapki w górę, komentarze. Do usłyszenia jutro.